gdzie idzie podkład. Albo gdzie go nie nakładać. Tym będę zarabiał kąciki. Co robię? Zarabiał kąciki. Co to jest? To nie jest beton. Będę Cześć, ja mam na imię Dominika i witam Was na kanale Drogerii Horex. Dzisiejszy film jest wyjątkowy, ponieważ jest z gościem specjalnym. Będziemy dzisiaj nagrywać Mój chłopak robi mój makijaż, także witamy się z Krzysztofem. Cześć. Krzysiek jest strasznie szczęśliwy w związku z tym, że musi mnie malować. Także jeśli jesteście ciekawi, czy Krzysiek podoła zadaniu i jaki będzie efekt końcowy, to zostańcie z nami. Okej, plan na makijaż mamy konkretny. Będziemy odtwarzać look Agnieszki Grzelak i tutaj jest takie ciepłe smoki z kreską i z takim akcentem z linera pod źrenicą. Kosz. I jeszcze graficzny makijaż ust. Wstawimy Wam tutaj gdzieś zdjęcie, żebyście widzieli, o co chodzi. Także tak, no może to wyjść dość zabawnie. Krzysztof nigdy w życiu nie malował mi nic. Mało tego, miałem jako jedyny w klasie w podstawówce zezwolenie na rysowanie kredkami zamiast farbkami, bo nie mogłem malować farbkami, bo powodowały u mnie jakieś dziwne uczulenia. Miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych uczuleń. Dobra, ja spinam włosy i tutaj przed Krzysztofem już jest cała paka rzeczy, włącznie z pędzlami, których musi na mnie użyć. Ja nie będę podpowiadać. Jak to nie? No tak delikatnie ewentualnie, ale na przykład nie będę mówić, nie wiem, brązowy, załamanie i tak dalej. Ale pędzli, tak dalej. Powiesz mi, które pędzle idą gdzie? A to się okaże. Dobra, zaczynamy. Pytanie w sumie do ciebie, od czego zaczynasz? Bazy. Nie potrzebujemy bazy, z racji tego, że ja używam dobrej pielęgnacji i moja cera jest sucha, więc nie potrzebuję żadnych specjalistycznych baz, także możesz przejść prosto do kolejnych kroków. Podkład. Tak. Jest! Będziemy Wam pokazywać na zbliżeniach, jakich produktów używamy, żeby tutaj nie robić zamieszania. Proszę Cię bardzo, co będziesz używał? Co jest podkładem? Tak. Czy to jest podkładem? Tak, to jest podkładem. Tak, musisz sobie to po prostu na rączkę nalać i rozgrzać. Na moją rączkę? Tak, dlatego że Krzysztof tego nie wie, ale podkłady Estée Lauder nie mają pompki. Trzeba je dokupić w specjalnych zakupach, także no, musisz tutaj sobie ładnie dawkę ogarnąć. Obiecałaś, że nie ubrudzę sobie bluzki. Tak, obiecałam, ale to teraz na twojej gestii leży, żeby nie ubrudzić. A czym będę nakładał to z mojej ręki na twoją twarz? No, ja na przykład nakładam z ręki paluszkami i rozklepuję gąbeczką. Ale możesz sobie wpracować na przykład gąbką i prosto na twarz, jeśli nie chcesz się ciapać w podkładzie. Czy mogę zadać pytanie, gdzie idzie podkład? Albo gdzie go nie nakładać? Nie nakładaj pod oczy. Tutaj wszystko ma być bez podkładu. Ty nigdy nie masz nic pod oczami? Mam, ale do tego jest inny produkt. No tak, z takimi fioletowymi żyłami naprawdę wyglądałoby to wszystko ładnie. Tylko pamiętaj o dawce, bo on może chlusnąć. Zapląta mi się włosek na przykład. W podkład to co będzie? Będzie problem, będziesz musiał to ściągnąć. Którą stronę? Nie no, tą większą, nie? Nic tu nie ma. Jest. Nie pod oczy. Nie pod oczy. Na czoło ok. Na czoło tak, ale malutko. Bo czoło... Najwięcej na policzka. Tak. Kiedy masz skupienie na twarz? Proszę poprawić włosy. Przepraszam. A na nos? Na nos też. Ta gąbeczka jest wilgotna, to dobrze? Tak, gąbeczka musi być wilgotna, bo inaczej podkład by zjadła. Jestem amatorem. Jestem totalnym amatorem. Mam zbierać to sobie z ręki, tak? Tak. I na twoją twarz. Tak, biorąc pod uwagę, że wszystko, co wylałeś, już jest w gąbce, to znaczy, że powinieneś to wszystko na twarz nałożyć z jednego do tego. Dosłaniasz mnie. Musisz się nauczyć pracować lewą ręką. Ta strona ładnie wygląda. Tutaj jest tak pomarańczowo. Więcej podkładu.
na czole też. Mhm. A ty, na ten podkład coś jeszcze później idzie, żeby przymaskować to, jak źle to zrobiłem. No możesz nałożyć korektor na przykład na jakieś, tak jak ja mam, blizny. Tak punktowo. Te włoski, na szyję też mógłbyś na przykład... Te włoski tak... Zjechać, żeby nie było takiej A na przykład różnicy. Mam te też we brwi... Dobrze mówię? W brwi, tak. Wklepać? Ale maluteńko, żeby ci się nie zrobił placek taki, cake. I na powieki nie? Nie. Okej. Okay. No z tej strony nie wygląda to źle, ale będziemy... Nie wiem, czy będziemy potrzebować więcej. Jezus, jakie to jest gładkie. A na usta i brodę tutaj? Na usta nie. Brodę? Mhm. Nie wiem, czy ty mi tak możesz podpowiadać. Dobra, to ci nie podpowiadam. Tutaj zrobiłem takie pać. Muszę stąd coś zabrać. Czystą częścią gąbeczki. Mhm. Ach, popatrzcie, jak ja to rozkminiłem. I ja też nie będę się oglądała w żadnym lusterku. Mam tylko podgląd, ale jest on tak mniej więcej metr ode mnie, także ja nic nie widzę, bo jestem ślepa, a kontroluję tylko po prostu, czy jesteśmy w fokusie i w kadrze, także ja będę miała niespodziankę. Najpiękniejszy prezent walentynkowy. To się okaże, czy najpiękniejszy. Pójdę tak z tobą na randkę. Nie dotrzyma. To pójdziemy dzisiaj na randkę. Pamiętaj, że obowiązują maseczki. Krzysztof stwierdził, że ma za mało krycia i postanowił dołożyć kolejną dawkę podkładu. Ja tylko tak patrzę na ilości. Jaka dystrybucja się tu stała. Dasz mi siebie kiedyś pomalować? Jestem niemy. Co? No zrobisz problemy na podkładzie. Dobra, zrobiliśmy już podkład, czyli co teraz? Ja może go zamknę, żeby to się nie skończyło źle. Co teraz? Nie mam zielonego pojęcia. Powiedziałam, że czemu nie nakładamy podkładu pod oczy? Bo będzie pod nim korektor. Dokładnie. Czym jest korektor? Korektor jest czymś, co ukrywa to, czego nie chcemy, żeby było widoczne. Bardzo ładna definicja. Żeby nikogo nie obrażać oczywiście. I pewnie ten korektor będziemy wklepywać mniejszą gąbeczką. Tak jest. Czy to jest korektor? Tak jest. Uwaga, bourgeois, Paris, always fabulous. Tak jest. I gdzie nakładamy korektor? Pod oczy. Mhm. Teraz powinien być taki Five minutes świer- later. Mam takiego świerszcza. Na usta na pewno nie, nie ma szans. Nie. Tylko pod oczy. I... Na nos? Nic nie mówię, kazałeś mi się wypowiadać. Czekaj, ja sobie muszę przypomnieć, jak na te filmiki składałem. Tutaj? Taka dygresja, Krzysztof jest moim osobistym menadżerem, osobą montującą moje filmy i tak dalej. Także on doskonale wie, do czego służą kosmetyki, tylko nie zna kolejności. Jakoś tak... Ja wezmę wdech. O nie, patrz. Na powieki też się daje? Może być, ale to z gąbeczki możesz przejechać. Dobrze. No. Tym będę zarabiał kąciki. Co robię? Zarabiał kąciki. Co to jest? To nie jest beton! Ej, to się w ogóle nie chce. Zamknij te oczyska. Zamknij je, bo dla swojego własnego bezpieczeństwa. No jak nie dałem pudru na nos, to musi być korektor. Czy tam, Boże, pudru, podkładu na nos, to musi być korektor. Nie dałeś podkładu na nos? Nie.
To zrobimy z niego z korektorem. O, i będzie, kurde, super. Nic nie będzie widać na nim. Perfect coverage. Też mam tak klaskać tym, tą gąbeczką, czy bardziej mam się nie jeździć? Tak, masz klaskać gąbeczką. To ona utrudnia zadanie, nie ja. Jakbym cię tak poznał, to... Dzięki. Podobno liczy się wnętrze. Oka. O matko, ale to źle wygląda. Coś ci tam się stało, czekaj. Jakbym tak zrobił bez tych podkładów, bym sobie tylko pomalował oczy. No świetnie. Tak jest lepiej. Mhm. To ma tak źle wyglądać? A wygląda tak źle na mnie na co dzień? Nie wiem. Znaczy w sensie nie. Tam głowa? Nie wiem, czy bym jeszcze nie przywalił. Bo ten kolor jest źle dobrany. Zwalaj na kolor. Możesz mi jedną rzecz podpowiedzieć. Mm-hmm. Jak dużo się go używa? Tyle, co go użyłem, czy mniej? Nie wiem, ile użyłeś. Pac, pac. Pac, pac. Na dwóch okach. Znaczy, no generalnie ma nie być widać zasinień. Zasinień. Tak. Teraz widać tylko zasinień. Nie śmiej się wewnętrznie. Nie śmiej. Zamknięty mam mieć? Otwórz oczy. Patrz w górę. Dobrze. Coś będzie jeszcze pomiędzy podkładem a korektorem? Nie, już będzie potem puder tylko. O. Zamknij na razie. Jesteś cała pomarańczowa. No i co teraz? Będziemy teraz robić cienie. Za wcześniej? Za wcześniej. Dobra, teraz popatrz na mnie. Mam mokry korektor, mokry podkład, więc co trzeba zrobić, żeby to się nie lepiło? Wysuszyć. Tak, bo ja mam, wiecie, tutaj w biurze taką specjalną farelkę. I mam wysuszyć. Nie, śmiesznie, ja mu się płaczę. No, to była dobra sugestia, pewnie puder. Tak. Yes. A... Co jest pudrem? Pudrem to będzie jakiś ryżowy. Puder pod oczy. Ryżowy. Nie jest ryżowy, to jest Puff Cloud, ale ja wam już nieraz mówiłam na kanale, że Puff Cloud używam i pod oczy, i na całą twarz, bo to jest bardzo fajny puder. A tak jak mówiłam, przy cerze, słuchaj... Czym go nakładamy? Nakładamy go tym pod oczy, a tym na całą twarz. Mam jedną małą kartę przetargową. Poprosiłem tylko, żebym dostawał pędzelki do ręki. Tak. Bo nie mam zielonego pojęcia, jakim pędzelkiem. Nasyp sobie najpierw. Oczy. Mhm. Twarz. Tak. Oczy na końcu, ale będziesz plackowata. Super. Marzyłam o tym. I teraz pytanie. Czy to jest tak samo jak z bronzerem, który pamiętam? Ciap, ciap, fufu. Żeby nie było, że święte. No nie wiem. Czekaj, czekaj, bo my tu za... Jezu, ja się staram być taki delikatny. Nigdy taki delikatny nie byłem, prawda? Nie. Nie śmiej się. Ale zamiatać się umiem. Zamiatać umiesz, tak, to zdecydowanie. Perfect housewife. Tutaj jakaś dziura mi się zrobiła. Ale zamiatam. Takie drift, pędzlem na twarzy. Na nosie też? Mhm. Miałaś nie podpowiadać.
No to co robisz? Tu mnie podpuszczasz? Sprawdzasz? Jezus Maria. Nie chcecie tego widzieć z bliska. A ja pokażę. Na czole mam jakieś dwie gigantyczne plamy. Już nawet nie wspomnę. Dobra. Raz kozie śmierci. Może się uda. Gdzieś jakoś mi się przewinęło, że oglądasz taką dziewczynę, co jeździ po najgorszych, najgorzej ocenianych makijażystach i makijażystkach na świecie. Może wpaść do nas. Tak, polecam Judy D. Jeśli chcecie zobaczyć, co teraz czuję, to możecie obejrzeć takie filmy. Mogę zrobić? Opłyłem cię. Ale jakbyś był wizerzystką, to bym ci dała jeden. Odpada! Odpada! I co, monsieur artist? No, to teraz te cienie. Ja nie wiem. Na pewno. Na 100%. Cienie. I teraz cienie zaczyna się... No, od... Sobie, co mam tutaj na oczach? O Boże! I teraz tak, do makijażu oczu będziemy używali paletki od Affect Lunar Spell. Jest to jedna z piękniejszych paletek, nie chcę was oślepiać, jakie w ogóle miałam ostatnimi czasy, ale wszystko wam wrzucę na zbliżeniach. No ma kocie oko. W sensie ma liner. A, ma linera. Więc linera będziemy robić raczej na końcu, żeby nie rozmazać go. O ile się da rozmazać liner. Wszystko się da. I będziemy zaczynać od środka powieki i będziemy szli na zewnątrz. Na końcu będziemy dawać jasny cień w zagłębieniu oka. W sensie wewnętrznym kąciku? Tak. Okay. No. No, tak więc zaczynamy. Taki jest plan, proszę bardzo. Aha, i mam ci pędzelki wyznaczyć, tak? Będziesz mi mówił, do czego chcesz pędzelek, a ja ci go dam. Dobra. Ja najpierw muszę wybrać kolory. Na środek powieki. Co chcesz? Pędzelek. Do którego cienia? Do cienia... tego. Matowego. Matowego. Najpierw mat, potem błyszczyk. Błyszczyk? No, błyszczący. Woohoo! Make-up artist. Coś tam. Ej, ej. Nie mrużymy oczu. Tak, łaskoczę. Musisz wytrzymać. Teraz po raz pierwszy będę wiedział, co to jest łączenie kolorów. Blending is my cardio. Co podglądasz? To będzie największa niespodzianka. No i tak. Wydaje mi się, że dla nas obu. Dla nas obojga. Czy ja mogę używać tego samego pędzelka? Możesz. Dzięki. Proszę. Teraz... Można je miksować? Mhm. Nice. Co tu za alchemia się dzieje? Czy to jest mój pożądany kolor? Nie. A może trochę. Zamknij oczy. Otóż to... Totalnie, gdybym nie wiedziała, że nie wiesz, co robisz, to bym stwierdziła, że wiesz, co robisz. Mogę tak? Tabletop. Tego się właśnie... A wiesz, co będzie najgorsze, nie? Mm. Te serduszka. No wiem. Możemy zamienić na, nie wiem, kółeczka? Nie. Odwzorowujemy. Powiedzcie mi, że to jest dopuszczalne. To nie jest dopuszczalne. Wygląda to dość dobrze. Czyli... Ale to wiesz, ja czuję. Słuchaj, naprawiłem to. Nie widać tej krechy już. Była krecha? No, taka do ucha prawie. Tak, zamknij oczy i popatrz do góry. Na dół popatrz. Zamknij oczy. No przecież nogi. Zamknij oczy. Nie śmiej się. Zamknij oczy. Zamknięte. No tak. I popatrz do góry. Do góry. Dobra. Otwórz oczy. Popatrz do góry. O, ty. Udało się w końcu.
Korektor bardzo ładnie otwórz oczy, popatrz do góry, ale cień, jak ja nałożę cień na dolną powiekę? No zapomniałem. Łatwiej by ci było tak pędzelkiem? Nie. Okay. Ja muszę mieć podkładkę pod rękę, bo mi się trzęsą. A ja bym chciała mieć całe oczy. Otwórz oczka. Tutaj mamy taką plamę. Ale ty popatrz, jakie ona ma ciemne te oczy, więc może tam ciemniejszym się da tą plamę przykryć. Tylko, że ta plama, ona jest poza obszarem mojej pracy. Ona jest tam, gdzie już nie powinno być tego koloru. Ej, ja bym na przykład, jakbym malował ludzi, to na pewno bym prosił o to, o pożyczenie czoła do podkładania na ręki. Wow! Delikatnie w kącik tam podejść. Krzysztof, godzinę przed nagrywaniem filmu. Pół godziny i koniec filmu. Krzysztof robiąc makijaż godzinę później po nagrywaniu. Tu jeszcze jasny cień w kącik. My już jesteśmy po godzinę? Prawie. Mamy jakiś pędzel awaryjny do zmiatania? To jest do zmiatania? No po pudrze jest najlepiej, tylko nie rozmasz sobie, tylko tak wiesz. Otwórz. Czy zamknij? Kurde, nie myli mi się, tak jak w tym. Rzęsy i brwi. Tak jak mi się, nie, tak jak w lewo i w prawo na kajaku. Otwórz oczy. It's not bad. Ale... A. Kurde, nie wiem. To jest, moi drodzy, chwila prawdy, bo to już wymaga... To już wymaga precyzji. Otwórz oczy. Nie zrobi ci nic. Otwórz. Obiecuję. Już są odwarte. Popatrz w górę. Cykasz się? Trochę. Cykasz się, prawda? Cykam się. Ten kącik biały. To jest tylko błyszczący się. O, no. I to jest to. Tego mi było trzeba. Ale mam minę, nie? Pewnie. Nie żałuję, że nie mam jakichś screenshotów w oczach. Ostrzegaj mnie. Pytałem wcześniej. No to wcześniej. I co teraz? Już mi serce stanęło na chwilę. I to był błąd! Nie widzę, przykro mi. Co się dzieje? Włożyłeś mi pędzel do oka. Gdyby nie twoje czoło. Co z moim czołem? To nigdy byśmy nie skończyli tego makijażu. Aha, w sensie tabletop? Tak. Nie. To jest... NYX Professional Makeup Epic Ink Liner. Notabene mój ulubiony liner, jeśli chodzi o takie pędzelki. O Boże. Ufam ci. A ja muszę znaleźć twoją linię oka. To nie jest ciężkie do znalezienia. Co mam zrobić? Patrzeć gdzie? Gdzie masz patrzeć? Przed siebie. Nie będzie takie złe. No liner wygrał, nie? Jezus Maria, jak to jest złe. A jak zepsujesz liner, to już nic nie da zrobić, nie? Nie. Po ptokach. Zepsułem liner. Po ptokach. Nie, to jest cały czas za mało, nie? Za mało. Aż w końcu w pewnym momencie okazuje się, że nawaliłeś. Że masz tyle linera na twarzy, na oczach, że wygląda, jakbyś szła na wojnę. Próbowała się zakamuflować. Może być zamiast serduszka kropka? Niech będzie kropka. Sorry, Aga. Kropka, a nie kleks. Jakbyś nic nie mówiła, to miałbym o wiele ułatwioną to zadanie. I ten liner to zepsuliśmy wspólnie. Jasne, tak. To była nasza wspólna decyzja. Nasza wspólna decyzja.
Powiedz coś po pantoflowemu. To była nasza wspólna decyzja. Będę miała dużego pieprzyka pod okiem. No dobrze, teraz go zrób z drugiej strony. Co teraz? Róż. Napolika. Mhm. Czym jest róż? Róż jest bourgeois. Mhm. Depuis. Ale policzyć po francusku już nie potrafię. 1863. Chodzi po prostu o te małe róże klasyczne z bourgeois. I tutaj mamy kolorek Rose Frizzin. Najbardziej mnie śmieszy to serduszko pod lewym okiem. Ten kleks masz na myśli? Chyba coś źle zrobiłem, bo tego różu nie widać, wiesz? Odwróć się w drugą stronę. Robię się na uczulenie teraz. Świetnie, marzę o takim efekcie. Teraz będzie rozświetlacz. Ofra. Tak jest. Mieliśmy małe problemy, bo nagrywamy już tak długo, że trzeba nam bateria. Rozświetlacz gdzie? Rozświetlacz na nos, rozświetlacz nad usta, rozświetlacz na czoło i na policzka. To jest Cupid's Bow. Co to jest? Cupid's Bow. Co to znaczy? Łuk kupidyna. Co to jest kupidyn? Co to jest kupidyn? No, anioł miłości, szczela łukiem i zakochani, walentynki. Nic nie wiesz. Dobra. To już jest operacja, której ja nie jestem w stanie dostrzec moim fatalnym okiem. Więc ja sobie tylko macham pędzlem po twojej twarzy. Teraz bronzer. Mhm. To jest bronzer. Mm-mm. Beach Cruiser to jest bronzer. Tak. Od Vibo. Vibo. Mogę dmuchnąć teraz? Nie! Nie na mnie! Muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Podstawą dobrego makijażu to dobre światło. Bo z tej strony, gdzie mam niedoświetlone przez siebie, siedzącego tutaj, tu nie wiem, co się stało w ogóle po tej stronie. No będzie, ale ten róż tam mi nie pasuje. Który to był róż? Ten, nie? Ten pędzel był do różu. Mhm. Trzeba go stąd zmieść. Razem z tym... No, powiedzmy. Dobra. Brwi. Nie będę ich malował. Uczeszę je. Okej. Okay. Czemu nie będziesz malował? A coś trzeba malować? To tylko pod spodem maluję. Wiem, że twoje włosy zmieniam kolor czy coś. Moje włosy zmienić kolor, jak ja mam ciemny kolor brwi. Usta. Czy to konturówka w ogóle nic nie zostawia? Mamy poślinić? Nie! To mi na... ten... mocno ustami. A nie, bo te... Czekaj. Spokojnie. Aha, bo ty zrobiłaś inaczej. Masz się uśmiechać, czy nie? Nie wiem, jak się rysuje serduszka. Byłem zawsze w tym strasznie słaby. Wszyscy potrafili narysować ładną gwiazdkę, ładne serduszko. Weź sobie pomadkę. I pomadką narysować? No jak już masz jakiś tam kształt. Jakiś. Maga. Nie podoba mi się moja własna praca.
nie jesteś zadowolony? Rzęsy Maybelline New York. Maskara Sky High. I co teraz? I teraz oczy do góry. Oczy na dół. Ale na pewno nie naprawi mojego tego linera. No nie. Nie ma takiej możliwości. Coś zrobiłem, nie tak? Miszasz mnie po takich małych włoskach. Dobrze, kochani, makijaż jest skończony. Ja w podglądzie widzę tylko konkretne elementy. Już nie mogę się doczekać, aż to zobaczę. Także nie przedłużam, bo nie mogę się doczekać. O matko! No co to jest? To jest serduszko. Tak bardzo mnie kochasz, że się rozlało. Tak? Miał zawał. O my god! Ej, ale ten liner nie jest zły. Zobaczycie zaraz na przybitkach, ale naprawdę... On nie jest zły, naprawdę nie jest zły. Nie rozumiem tylko, dlaczego nie mam podkładu tutaj. Bo pytałem, czy tam na oczy ma być. Ale tutaj... Bo myślałem, że tam coś pójdzie, pójdzie. Od dzisiaj jest nowy produkt na międzywardze i nosie. Ale nie jest tak źle, bo się przynajmniej rozprowadził się ten podkład, nie? Tu nie mam w ogóle produktu. Brwi, no... Ja mam dość ciemne brwi, więc kształt i tak jest zachowany. Ale ten rób... Zwykle zamiana miejsc, bo tu mam bronzer, a tu mam róż. To miało być na odwrót? Dobrze, kochani, to by było wszystko na dzisiaj. Koniecznie dajcie mi znać, jak podoba wam się makijaż i czy Krzysztof wybrnął. Nawet ja jestem brudna generalnie po tym makijażu. No wyglądam jak damakier po prostu. Taka po przejściach po mega grubym melanżu. No tak. Dziękujemy wam jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Koniecznie zostawiajcie kciuki do góry i subskrypcję dla kanału Drogerii Horex. I napiszcie, jak wam się oczywiście podobał makijaż i kilka miłych słów dla naszego gościa specjalnego dzisiaj. Ślicznie dziękujemy za oglądanie i do następnego. Dzięki. Pa, pa. Cześć, pa, pa.